Mamy 2 i 2 trzecie dodać 8 i 3 czwarte. I zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, czy potraficie policzyć, ile to jest. Zróbmy to razem. Jest parę różnych sposobów, żeby to obliczyć. Skorzystamy z kilku z nich. Jednym ze sposobów jest przepisanie tego wyrażenia w taki sposób. 2 i 2 trzecie dodać 8 i 3 czwarte. Możecie zapytać, dlaczego tak to zapisałem. Jeżeli tak to zapiszemy, to widać wyraźnie, że to są ułamkowe części tych liczb mieszanych, a to są całkowite części liczb mieszanych i można je niezależnie od siebie dodawać. Ale zanim zaczniemy dodawać części ułamkowe liczb mieszanych, zauważcie, że mamy tutaj różne mianowniki. Tu mamy 3, a tu 4. I byłoby miło, gdyby dało się znaleźć wspólny mianownik. Widzieliśmy już wiele razy, jak się dodaje ułamki z różnymi mianownikami. Dobrym wspólnym mianownikiem może być najmniejsza wspólna wielokrotność. Najmniejsza wspólna wielokrotność dla trójki i czwórki. Ile to będzie? Przyjrzyjmy się wielokrotnościom czwórki. 4 nie jest podzielne bez reszty przez 3, 8 nie jest podzielne bez reszty przez 3, 12 jest. W rzeczywistości 12 to 4 razy 3. Czyli mogę obydwa te ułamki przepisać z dwunastką w mianowniku. Czyli to będzie 2 i ileś dwunastych. Ile to będzie to ileś dwunastych? Żeby przejść z 3 do 12 w mianowniku, musimy pomnożyć razy 4, czyli licznik też musimy pomnożyć razy 4. 2 razy 4 równa się 8. 2 trzecie to to samo co 8 dwunastych, czyli 2 i 2 trzecie to to samo co 2 i 8 dwunastych. To samo możemy zrobić teraz z dolną liczbą. 8 i 3 czwarte to to samo co 8 i ileś dwunastych. Żeby przejść z 4 do 12 w mianowniku, musimy pomnożyć razy 3, czyli licznik też musimy pomnożyć razy 3. 3 razy 3 równa się 9. I teraz możemy dodawać. Co otrzymamy? Mamy 8 12, dodać 9 12. To będzie 17 12. Może już zauważyliście, że 17 12 to więcej niż 1, czyli to jest ułamek niewłaściwy, czyli możemy go przekształcić na liczbę mieszaną. I tak zrobimy. 17/12 to to samo co 1 i 5/12. Skąd to wiadomo? 12 mieści się w 17 jeden raz. I ciągle jeszcze mamy 5 reszty. 17/12 to to samo co 1 i 5/12. Zatem tu mogę zapisać 5/12 w kolumnie dla części ułamkowej, a tę jedynkę mogę przenieść do kolumny całkowitej. Teraz mogę dodać 1, dodać 2, to razem 3, dodać 8, to 11. Otrzymaliśmy 11 i 5 12. Są też inne sposoby wykonania tych obliczeń. Można na przykład tak z tego miejsca 2 i 8 12 oraz 8 i 9 12 możemy te liczby zamienić na ułamki niewłaściwe, a potem je dodać. Czyli to jest to samo, co 2 to to samo, co 24 12. Dodać 8 to razem 32 12. Możemy górną liczbę zapisać jako 32 12. Wyraźnie widać, że to ułamek niewłaściwy. Tę dolną liczbę zapiszemy jako 8 ile to 12? 96 12. Dodać jeszcze 9 12 to razem 105 12. Jeżeli to, co zrobiłem, wygląda trochę myląco, to przejrzyjcie sobie filmy na Khan Academy o przekształcaniu liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i odwrotnie. Teraz możemy te dwie liczby dodać. 32 12, dodać 105 12, to razem będzie 137 12. I jeżeli teraz będziemy chcieli przekształcić to na liczbę mieszaną, to 12 mieści się w 137 11 razy. 11 razy 12 to 131, czyli zostanie 5, 11 i 5, 12. Każdy z tych sposobów jest dobry. Może ten pierwszy jest trochę prostszy, bo nie trzeba się zajmować tymi dużymi liczbami jak 137 czy 105 albo 32. W tym sposobie mamy mniejsze liczby i prowadzące wprost do rozwiązania. 8, 12 dodać 9, 12 to 17, 12, czyli to samo co 1 i 5, 12. I dodajemy 1 i 5/12. Dodać 2, dodać 8 i otrzymujemy 11 i 5/12.